Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO, witamy was razem z Torgusem. Siemka! Lecimy z ostatnią kampanią w Resident Evil 6. Taka tam. To akurat mnie już nie cieszy, że tak powiem. Wiem, no jak ty nie masz tych znaczników, to ale tak to nawet słabo. Nie o to chodzi. Kompletnie już jakby nie moje klimaty. Znaczy, byliśmy w podobnych, ale jakoś tak już mam taką nadzieję, że to już będzie koniec, wiesz? Po prostu czekam. Rozumiem. No nie pamiętam, czy ona była najkrótszą kampanią ze wszystkich. Mam nadzieję. Zresztą, no może jeżeli się idzie z takim randomem, to miejmy nadzieję, że tak. Teoretycznie my z tą Adą nie wiadomo, ile się nie spotykamy w trakcie całego grania. Wiesz, żeby to było jakoś bardzo rozległe. Wiem, aczkolwiek będzie dużo tych powtarzanek. Wiesz, o co chodzi? Bo Ada była w każdej kampanii praktycznie obecna. Wiesz, o co chodzi? Wiem. No i będzie dużo tych... Kuźwa. Będzie dużo tych, wiesz, takich... tych samych motywów. Mhm. Znaczy, też rzeczy będą nowe, tak jak tutaj, nie? Bo ten statek, nie było tego, nie? Dobrze chociaż, że możesz mi pomagać, jeśli chodzi o beboki. No nie, no to ja nie wiem, po co ja miałabym tu wtedy być. Po co ja bym tu była w sumie? To może ja nie strzelam w ogóle, ty je rozwalaj. Tak się podzielimy. Ale wiesz co, pasi mi, że to nie jest jak na przykład w pozostałych kampaniach. Znaczy wiadomo, że jak jakaś zginie osoba nawet, czy tutaj bym zginęła, to nie przepuści cię dalej. Ale teoretycznie, tak, jak jesteś gdzieś dalej, cutscenka idzie, to wiesz, mnie już teleportuje później do ciebie. Wiesz, że to wiem, chodzi. Wiem. No można tak przyspieszyć też trochę, nie? Mhm. Tylko gorzej właśnie jak ja dojdę do jakiegoś punktu, to mnie wtedy nie przeteleportuje, bo ja jakby już jestem osobą tutaj totalnie niepotrzebną i randomową. Nie, no jesteś potrzebna dla mnie zawsze, Deseuko. No ja wiem. Ale nie chciałabym tutaj na przykład grać Adą. Ja wiem, że ona tobie sprawia radość, no ale ja jest totalnie ją niepotrzebna. No, ale moglibyśmy się wymieniać, tak jak nie chcę. Ci mówiłem. Nie chcesz, dobra. Dobra, biorę jakieś granaty. Już nie mam w ogóle amunicji znowu. Ja też. Więc tak przy czajki po prostu strzelam. Tam są jakieś skrzynki, ale... O Boże. No rozwaliłem, tylko nic nie zostawił mi. Z góry ktoś strzela, aż tu o, mam jest to szybkane. Skrzynka. Czekaj, ja go zdejmę. Nawet nie wiem, jaki mamy cel na tym statku, okay. Co my tu robimy, już nie pamiętam. A nie wiem nawet. A tu jest winda? Po prostu mamy się spotkać ze wszystkimi postaciami jadą. Taki jest cel. Czekaj, no bo ja nie rozumiem tego. Co mam tu zrobić? O. O, dobra, ale tak z dupy taka cena się włączyła. Wiesz co? No nie wiem. Bo ja nic nie wcisnąłem. No ja tylko strzeliłam do tych właśnie gości na moście. A no to może o to chodzi. O, teraz cię przeteleportuję, bo mam, wiesz... Chorosz. Mam wyciągarę tu, nie? Mam bazę. Ale w ogóle przez chwilę miałam z Ady, jakbym Adą sterowała, wiesz, że to chodzi. A, okej. Okay. Jakie to jest głupie. No głupie. Ale powiem ci, że mogli lepiej to zaplanować. Ale my jesteśmy razem, to przynajmniej słuchajcie podcast. Jak nie chcecie oglądać, to sobie podcastu posłuchajcie, jakiego mamy pierdolca. Ale powiem ci, że same tego nie chciało przechodzić w tej kampanii. No nie, co ty, dlatego mówię, że ta gra jest tylko... Tu jest skrzyneczka, ta gra jest do koopa, do niczego więcej. No ale mogli właśnie, jak już w koopie robią całą grę, to powinni to zrobić lepiej, moim zdaniem. Wiesz, o co chodzi? No, ja wiem. No nie każdy myślał, że będą takie porąbańce jak my, że będą wszystkie rozdziały chcieli przechodzić razem. Znowu cię przeteleportuję. No i dobrze, i właśnie ja nie muszę już przynajmniej dalej iść. Tylko wiesz co, jakby były jakieś znajdki czy coś, to się wstrzymaj, bo dobra, chciałabym dobra, coś zdobyć. Dobra, to mów. Na razie to i tak nic nie ma. No masakra. Ale tu normalnie skakać i tak dalej masz te znaczniki, no okej. Okay. No nie no, skakać to ja mogę. Tylko, Jezus, co ta kamera tak beznadziejnie? No taka jest... Aha, no dobra, i znowu będę tam, tak? To dobrze, że przynajmniej... Ej, tak będą jakieś czasówki, to jakby niezależne ode mnie. Bez kitu! Ale nie pamiętam... Ja tak, się że ty będziesz z przodu, będzie cutscenka i ja już będę przy tobie. Kurde, ja mogę w ogóle stać i pachnieć. Same plusy. Stać i pachnieć. O Boże. Popatrzcie to. Normalnie jakbym Adam grała teraz. Nic. Ja pierdykam. To aż takie rozdwojenie osobowości, słuchaj. Raz jesteś tym randomem, raz Ada. O Boże. Kurde, wszyscy lutują. No ale przecież go kopnęłam. Beznadziejna jest ta kusza Ada, powiem ci. On jeszcze żyje, nie chcę nic mówić. Widzę właśnie, poczekaj, aha. Na takich mutujących to wezmę shotguna. On coś zostawi? A ty masz shotguna? No. A gdzie ty tego? A, przed chwilą zdobyliśmy, a dajcie spokój. Już zapomniałem, że shotguna mamy. On zginął? Nie. Dobra. Mamy to. Idziemy? Zostawił coś? Zostawił do shotguna. Punkty, a mi punkty. Czekaj. Może coś jest? Nie ma. Kliknąłem wyciągarę.
Muszę czekać, no, muszę czekać, aż się rozdaję. Znaczy, jak po prostu powiem, nie, że czekaj dobra, chwilkę. Dobra. O kuźwa. Czasówka, to uciekaj. Właśnie. Kuźwa! Teraz będziesz na mnie rzucała całą winę. Będę. Ej, dlaczego ja się tak, ej, tak ledwo się trzymam na lewo, nogach? No. Ej, ale skręć mi rzecz w lewo. Jak ona zaraz się w pole. Okej. Okay. Co jest grana? Nie wiem, ale ona ledwo idzie. Użyj przycisku, by się czołgać? Aha, spacja. Dobra. Ale ona mi skręciła! W ogóle nie do przodu szła, tylko skręciła mi. Nie no, idę w ogień, czaisz to? Znaczy, no ja idę niby do góry, ale to jakby niestety nie ode mnie zależy. Nie, wlazłem w ogień. Pozdro. Ale nie spaliło mnie, dobra. Nie wiem, co ona robi. To jest grana. O, widzę, nie tam wiem. Polisz się. Weź, jestem, Torgut, jestem słuchajcie, prosto. Ten odcinek będzie się nazywał Torgut w ogniu. Ale wiesz, co powiem ci, że jak ty dojdziesz do końca, to ciekaw jestem... Nie, co ty, wiesz, nie będę no mogła. Właśnie. No właśnie. Nie będzie tam wciągary nie, i czul. Nie, będę po prostu se czekać. Zostało mi 7 metrów. Ja mam 8... Dobra, katsenka. Czy ja zginąłem? Nie. O Boże, QTE? Nie, co tu się dzieje? Boże! Chyba będziesz miał QTE. Bo ja nie mogę nic. QTE było, no. Ale to jest, słuchajcie, pod jednym kątem to jest zajebiste. No właśnie mówię, są plusy i minusy, nie? So much for the rescue, sir. Time for plan B. Pora na plan B. Nie chcę nic mówić, ale on idzie teraz jak laska. No, bez kitu, ale ona też tak kręci dupą. No, co to w ogóle? Ja rozumiem random, ale no nie przesadzajmy. Ej, ale przecież nie widać jej twarzy. W sensie może to jest laska pod tym hełmem. Bo ja nie widzę twojej twarzy. Nie ma cycków. Może ma małe. O, o Boże, to jest chyba czasówka. Bo woda się tu nalewa. Nie no, musisz biec, bo jak zginiesz, nie możesz stać, widzisz? Jakbyś stała, to by cię też zabiło i ja bym ja też... Wiem. Też bym nie przeszedł. To zależy, przypuszczam, że w którym momencie. No może tak. Wiadomo, że stać nie mogę, ale jak będę dużo w tyle, a odpalisz jakąś katstenkę, to mnie przeteleportuje. No, woda nalewa się. Takie trochę... W której części Tomb Raidera się uciekało z tonącego statku? Było coś. No, Revelation? Jedynka? Ale ja mówię Tomb Raidera! A Tomb Raidera, Boże! Czekaj, w Underworld było? Nie. Z Amandą tam, Natlą no w tym statku? No to Underworld chyba. Chyba Underworld, nie? No ja tych trylogii to ja wiesz, że ja za bardzo... To w sensie nie jest tyle, do że... rozwalenia? Ej, nie mam amunicji. O, dzięki, Deseo, przydałaś się! Widzisz? Znaczy oczywiście jeszcze była łódź podwodna w piątce, otwieraj, nie? Bo ja nie mogę. Ale ja nie widzę, gdzie? Co mam otworzyć? Się. A nie, tutaj się wskakuje, czekaj. Właśnie, było... ja tak się dziwię. No bo tam było ten... No, Boże, zawór. Myślałam, że wiesz. Zombiaka jakiegoś słyszę, ale spoko. Takiego robala. Nie wiem, nie widziałem tego robala. Jakaś drabinka, nie wiem, tam było też przejście na prawo, nie wiem, gdzie ja idę. Czekaj, bo ja tutaj gościa zabiłam. Ale uważaj, bo tu woda się nalewa. To ja nie widzę już żadnej wody. Nie. Na razie się czołgam, tak? Ja mam wrażenie, że ja jestem w tym samym miejscu. Tak, wróciłem w ogóle do tego samego. Gdzie ty jesteś? Znowu po drabince? No właśnie, ja tego nie czaję. Gdzie ty jesteś? Aha, tu. No nie, no wróciliśmy do tego samego. No mówię ci, że wróciliśmy do tego samego, ja tego nie rozumiem. Mam tu zejść czy zejść na dół z powrotem? Nie wiem, gdzie mam iść. Nie wiem, okay, gdzie ty jesteś. Zginę chyba. No. Tak, zginęliśmy. No, ja nagle zaczęłam się topić, a nie miałam wody. Ale... Ja się mówię, co, o co chodzi? On wiesz, dryfuje chyba w powietrzu, o co chodzi? Ale głupie to jest, bo to jakby się wróciłem do początku. Przeszedłem tam tym kucanem i się wróciłem do początku. O Boże. Jezu, od początku? Naprawdę. Nie, tutaj trzeba poczekaj. Czekaj, ja tego nie czaję, czekaj, tu... Tu, no musimy tam. Ja sobie przygotuję w ogóle tego shotguna i nie prój tak do przodu. Swoją głowę mam w twojej dupie, ale poczekaj, spoko. Nie prój tak do przodu, jak wyskoczy ten ciul, to go zabijemy. A ja go w ogóle nie widziałem, no no dobra. Tak, bo lecisz na pochybel. No lecę na pochybel, bo chcecie przeteleportować. No i później się wracasz do punktu wyjścia, no. No ale ty też się wróciłaś chyba, czy nie? No nie, ja zaczęłam dryfować w powietrzu. O Boże. Tu no i to jest wyskoczyć. Tu chyba. No właśnie, gdzie to jest? Tu? Nie no, chodź, tutaj jest inny. Aha, tu trzeba to zestrzelić, dobra. Dobra, no, ja sobie przeładuję broń. A, ten zawór pokazuje! No, ja ci pokazywałam zawór, a ty wiesz, jaki zawór? No, ale ja ona tu nie miała nic. No, a mam spację. O
ja walę! Ja dostanę zaraz szału. Nie mam pytań, miałam rację. Miałaś rację, no. Jaki zawór? Ale gdzie to? Woda się przestała. Ale gdzie? A z tyłu, za nami chyba, tu? Chyba tak, bo tam jest ta rura pokazana. No chyba tu. Dobra, dawaj na pochybel. No, come on, działka. Pacja, wyciągara będzie. Nie teraz? Ja tracę orientację po prostu. Ja wiem! Wiem, jak się tak przenosi, to nagle nie wiesz, co się dzieje i gdzie jesteś, nie? Ale jaja. Normalnie miałam głowę w twoim tyłku. No właśnie, ja wcześniej miałem moją głowę w swoim tyłku. No ale przyjemnie ci było chyba. By ci no, jakby sprzedał to była takiego... Jill, jakby to była Jill. Sprzedałby ci takiego pierda z kleksem. O Boże! I wiesz, no, co kto lubi, to mnie to nie kręci. Jeszcze z kleksem. Wiesz, może ty nie nadajesz na inne klimaty, wiesz? Ale ja nie skorzystam. Nie, no tego się nie da na trzeźwo. I chciałam powiedzieć, że dopiero 10 w niedzielę, więc bez nie ma kitu. Co pić. A my od rana się tak odpalamy. No zamknęła mnie po prostu. Bez kitu. Na dole. Top się tam. O Boże, dobra, już nie ma czasówki chyba, nie? Chyba nie. Możemy na spokojnie. O Jezu. Boże, znowu te latające o gówno. O Boże, nie lubię tego. Jest tak, jest... Mogę to secelnąć. O, pięknie. Dobra. O, skrzyneczki. Punkty chyba miałem. No i co teraz? O, emblem. Emblem, bez kitu. Okej. Okay. Ale co teraz? A tu nie możesz użyć tego zła, czy jest do góry. Ale nie mam spacji. Tym razem nie mam spacji. Czekaj, tam mi coś pokazuje znacznik 34 metry, czyli... Ale to się wracamy, głupie. 18, 14. My stąd przyszliśmy, nie? Z tej drabinki? Nie wiem, może nie. Ja już nie wiem. Ja już nie wiem, skąd przyszliśmy. Nie, no, nie, przyszliśmy nie z takim tym wciągarką. Nie, tu nas nie no było. No nie, to tu nas nie było, dobra. Nie wiem, jakieś porąbane są te tutaj zakamarki. No. No, nie było tego. Dobra. Okej. Okay. Jestem gdzieś. Ocisk dłoni tu nie wystarczy, co? Muszę przywrócić zasilanie. Przywróć zasilanie, no dobra. No tu jest na przykład jakaś droga, okay, tam tu jest do góry przejście. I tu jest też. Przejście. Gdzie no idziemy? Co? Ale no tu, tu chyba gdzie wskaźnik. Tak, nie robi nic pobocznego, walić to. Tak, kończmy to. No dopiero będzie walić, jakbym kleksa zrobił. Nie no, ja nie wiem, jakie mam dzisiaj tematy. Nie mam tutaj. Ej, ale ja tu mam nurkowanie w wodzie. Czekaj no. Nie no, znowu ta mucha tu jest. Ja też mam nurkowanie w wodzie. Ja nurkuję. No dobra, to ja też idę zanurkować, ale jak gdzieś indziej widzę nurkuję. A nie! Tu gdzie ty? Siema. Okej, ale tu pokazuje bez sensu. Po gdzie drugiej stronie pokazuje. To czekaj, płynę tam. Jezu, jak tym się kiepawo steruje pod wodą. Jest tam jakieś przejście? A, bo spacją się szybciej płynie. Czemu mi nie mówisz? To on mi pokazuje, żeby tu wypłynąć, tak? Bez sensu. No ale ty tu... No i tutaj do góry. No i tylko ja nie mogę kliknąć. A nawet dźwigni nie możesz, głupia to. Nie mogę. Okej, power's on. Jestem tu w ogóle niepotrzebna. Nie no, jesteś potrzebna. Ja tylko dotrzymuję ci towarzystwa. Ucieknij z okrętu. Okrętu, okrętu. O Boże. Czas na wyjście z klasą. Którym tym tutaj mam wypłynąć? Spacją. Ale czekaj, tutaj do góry? Nie, tu. A gdzie jest pokazany wskaźnik? Tutaj, dobra, wypłynąłem gdzieś. Nie, no ale tu też. Wskaźnika nie ma. A nie, czekaj, tu, jest, dobra. Jest, jest na lewo chyba. Tu i tu, ale... Nie, tu. Tu? Nie czaję tego, gdzie to prowadzi? Nie, ja tego nie rozumiem. Nie, tutaj po prostu żrom, a tu nic. Ja w ogóle nie wiem, jak mam do tego... Znowu pod wodą jestem, czaisz? No ale ja też. Tak, no chyba tak. Chyba trzeba, no. No wypłyniesz tu, działcha.
Masz cutscenkę? No, jak się drzwi otwierają. Weź, bo to będzie mnie żarło cały czas. Dobra, wyciągarę mam, będziesz miała teleport. Dobra. Cieszysz się? No, bardzo. O, skrzynka chyba. A mamo. A gdzie mnie kopiesz w dupę? No, ja tego nie otworzę. Aha, ja sobie zeszłam przy zamkniętym, spoko. Power's back. O, ja palę. O, tam trzeba wcisnąć teraz. Ale tu tak? Jesteśmy z powrotem, no to po prostu musisz wcisnąć, okej. Okay. Tak, tak, tak. O Boże. Okay. Zdobądź upoważnienie? Ej, o co chodzi? Odpowiedzieć na wszystkie pytania do mikrofonu. Przedstaw się. No, ale nie mam spacji. Dobra, ja będę... Jestem trochę zajęta, może później. Proszę podać nazwisko, ale jaja. Ej, no nie mogę. Ja pierdzielę. Wybucha. Wiem, schodzę. Pałkę? Ej, da wąg. Ale znowu jest właśnie... kolejne pytania. Wiem, ale co to takie czerw... No. Ej, da wąg. Gdzie oni są? Bo ja nie widzę tego. Gdzie oni kurde są? Ja też nie wiem, widzę. Czekaj, wziąłem apteczkę. Pani Wong. Zrobiła pani doświadczenia na ludziach? Co? Ja nie wiem, skąd jest... Aha, tam. Jezu, muchy! Ale nie widzę tej dużej muchy, takiej wiesz. Jest? Nie, nie ma tej muchy. Jest! Nie, nie mogę, no. Kuźwa. Chcesz mam odpowiedzieć jeszcze? Nie, nie mogę trafić z tej kuszy w tą muchę, nie, no dramat. Ja tu zginę zaraz. Ja zaraz tak pójdzie. A masz ten? Leczenie jakieś? Będzie mógł leczyć. A dobra. No nie, muchy mnie obsiadły. Ja wale. Nie, no jeden HP mam. Jeden kwadracik. Hold that thought. It's my turn. Poleczyłeś się? Who are you? Ale do trzech. Już nie mam więcej roślin. Okay, okay. Mam trzy. Tak. No można szybciej. Boże, no weź. Dobra, nic nas nie atakuje na razie. Moje ostatnie pytanie. No, ja mam już po prostu. Nie, no znowu te ja muchy. Już nie mam prawie nic, Mariusz. No ja też nie mam prawie nic. Nie, no ja tą muchę. Chcę się pozbyć tego gówna. Jest, wyleciało. No Boże, no znowu mnie żre. Rozpieprzone. No rozpieprzone, a mnie żrą dupy, to chyba nie. Nie, rozpieprzone, tylko cię zdążyło zeźreć zanim wiesz. Dobra, jest, coś odwróciło. Gdzie? No na górze, czekaj, ja chyba mam wyciągary tu użyć? Tak. No to dobrze. Zabierz mnie ze sobą. Jeszcze raz. Wiesz, miał pewnie QTE, bo coś widzę takiego dziwnego, jakaś muzyczka może jest. Boże, co to za jakieś... Ja pierdziele. Ona zawsze była taka wysportowana? Nie, ona zawsze była cwana i chodziła sobie w szpileczkach po dwójce. Nie widziałam, że była wysportowana, ale no wiesz. Ja to bym spieprzał stamtąd, a nie se gadał, nie? Ona musi mieć, wiesz co? Obstawiam u niej. Zaraz ale ona ma taki spokój wręcz, w ogóle zamiast panikować i ten, to nas niczym się nie przejmuje, taki jakby miała wszystko pod kontrolą, nie?
No i mamy to. Ja, szpieg, odblokowano osiągnięcia. Dużo więcej, nie no, czterech wrogów więcej, ale rangę mamy żałosną. B. Chociaż w sumie, dlaczego też aż taka słaba? Tylko jeden zgon, ty w ogóle zero zgonów, nie czaję. No ale dobra, może coś sobie kupimy ciekawego teraz. O, 58 tysięcy mam punktów. Czekaj, czy mnie stać na przebijanie? Stać mnie, biorę. Trzeci poziom przebijania mam. Brakuje mi tylko obrony na trzecim poziomie. No mi ja tylko tej obrony, bo całą tę resztę, no to ja posiadam i próbuję. No dobra, no to ja już jestem ready. Mhm. I lecimy z drugim rozdziałem. Ja nie włączyłem stopera jak coś. Ale ja mam w OBS-ie podgląd 21 dobra. Minut nagrywam, dobra, więc okay. Przypuszczam, że jakieś 19. Okej, okay, teraz jesteśmy jak na cmentarzu. Jak takie klimaty, to mnie bardziej będą niż stopery. O, to jest Helenity, kampania i Leona. Pamiętam, oni tu byli. Ha, znaczy, ja chodzę w ogóle po dachu. Ja też. O, jest, widzimy. Jest, Helenita. Mm. Więc ty też zostałeś wplątany, oby cię to nie przerosło. Kuźwa. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Z tyłu tylko są skrzynki. No, widzę, widzę. No te klimaty mi się w ogóle najbardziej podobały z całego, z całej tej szóstki. Te takie katakumby tu były, pamiętasz, nie? Tak. Takie zagadki też fajne były czasami. Kluczyk jest tam gdzieś? Coś mi pokazuje. No pokazuje, pokazuje. Lepiej się nie rozdzielajmy, dlatego że ja i tak go nie podniosę. Nie no, może przedmioty możesz. No nie mogę. Na razie dźwigni, tylko to jest, ale to jest klucze... Nie, no ja nic nie mogę. A, no dobra. Ale to podejdziemy, to ci powiem. No, dobra. Bo uważam, że nie będę mogła, bo ja... No dobra, dobra. No spróbuj. Już ci powiem. No nie mogę. A da się to... To trzeba otworzyć, a ja nie mogę. A, bo trzeba go strzelić. A teraz okej, no możesz? To poczekaj. Nie. Ale głupie. No mówię ci, że nie. Wszystko, co jest kluczowe a dla... A teraz podnieść? Nie. Mam przekreślone kółeczko. A, okej. Okay. Ale ja nawet tego otworzyć nie mogłam, rozumiesz? Herb rodowy Simonsa. Ktoś nas atakuje. Chyba musimy tu przeżyć? Nie, nie wiem. No nie da się otworzyć tych drzwi. Zlikwiduj wszystkich wrogów. Czekaj, łby trzeba porozwalać. Czekaj, ale są właśnie, no. Znajdź wyjście. Boże, ale to było ciężkie. Się nabijesz, zaraz będziesz miała bossa. Okay, okay. Punkty. Będzie teleport. Ja wiem, bo mam cutscenkę, jak ty zaczynasz, to ja już to widzę, nie? A, to już widzisz, dobra, okej. Okay. A, i tu będzie trzeba ten herb trynić chyba, wiesz? Bo my mamy jedną część tylko tego. Tak mi się wydaje. No, włożyła. Włożyła jedną część. Więc tak, teraz ja mam cutsceneczkę. Ja mam wszystko, co ty robisz, to ja mam cutscenkę. Okej, okay. To teraz trzeba będzie... Jak coś znajdziesz, to ja będę takie drzwi się otworzyły, widzisz? Widziałem, ale jak znajdziesz część, to musisz mi powiedzieć, gdzie jesteś, bo będę musiał to podnieść. Zaraz tam pójdziemy, tylko chciałam jeszcze tu... O, zobacz, skrzynki są. Są, idę za tobą. Boże, punkty. Po co mi te punkty, ludzie? No na obronę. Nie, to się nie da. Czyli jeden grobowiec nam się otworzył. Czekaj, ja tu na pewno sprawdzę, czy nie mam spacji żadnej przy tych drzwiach, nie? Bo to, że ty nie masz, to nie wiem. Znaczy... No, właśnie. No ale dobra, to idziemy tutaj, tak? Skoczyłem ci na ryj! Dobra, jest gdzieś ten kluczyk znów pokazany. Nie ma skrzynek? Chyba nie. Nie podoba mi się to. Mi też. I to tak w ciul. No. Nie, nie da się tego otworzyć. To jest dźwignia w ogóle. Zobacz. Lecę. Patrz, co tam i tam wisi. Jest skrzynka. Widzę to. Mhm. A otworzy to wygląda się to? Trochę jak arena. Nie. Nie. Zasilanie trzeba odzyskać. No ale jak? Są w ogóle jakieś schody do góry. A, to ja tego nie widziałem. My stąd nie przyszliśmy, nie? Nie, nie, nie. O, amunicja. Rekutka. Dobra. O, jest tutaj. Zobacz. O! Okej. Okay. Co tam jest? Bursztynowy klucz. Wow. No i pokazuje nam te drzwi, żeby włożyć. To włóż. Okej. Okay. Bo te drzwi otworzymy tym kluczem. Tak. I bo na wcześniej próbowała kopać. To. No, broń tu jest. No i klucz kolejny. O Boże. Aha. Patrz, inteligentny, nie? Bez kitu. Rozwiąż zagadki mamy.
No ja ich niestety nie widzę. Zapewne tak jak tamto w podglądzie nie mogłam. Wiem, wiesz, o co chodzi. Wiem, a co to za broń? Ja nawet nie mogę nic podnosić. Snajperka. Żeby cokolwiek tam. Wy jesteś snajperka. A ty nie chcesz? Nie no, ja wziąłem, ale snajperkę razem mamy. Znaczy okay. I ty masz do zdobycia i ja. Dobra. Ja wiem, ty się przestawiałaś na piątkę znowu, nie? No, wiem. Ale rozumiem zagadkę. Aha, patrz, czekaj. Tak. Tak. Uważaj, bo otwieram. Wiem. Aha. Spoko, fajnie, prawie tu stałam. O Boże. Co ty strzelasz? W trupy. Ale o co chodzi? Nie wiem, no zestrzeliwuję ich z góry. One zostawiają dużo amunicji. Może ty też postrzelasz? No strzelałem. To jest do kuszy w ogóle. A one cały czas, zobacz, wyskakują. No. To się przesuwa. Co się przesuwa? Aha, spoko. I teraz tego na to no trzeba zrzucić. No ja nie mogę niestety. Ale nie spadł na tą dźwignię. Czekaj, to jeszcze bardziej muszę go przesunąć. Już? Ja niestety nie mogę tego przesuwać, więc... Ja walę, ale to, zobacz... Ale to nadal nie rozumiem, takie... no ale po co to, w sensie... No, żeby, zobacz, rzucić tego na... Aha, nie mam już amunicji. A i żebyśmy sobie tam skoczyli w dół, chyba tak? Chyba tak, do tej dziury. Nie no. Za bardzo. Bo ja patrzę nie. sobie, za bardzo. Teraz troszeczkę... W tą stronę? Tak. Kuźwa, nie mogę. Ona tak się tutaj teremboli. Dobra. Już? Za bardzo, no. No ale nie, ona... No, za bardzo! To! Ty pizdo! Weź! Ale, co ty robisz? No ale ja nie mogę tego puścić. Czy ty to czaisz? Nie mogę tego puścić. Tam spadnie. Ej, ja wiem! Bo ona może nie może. Ciągnij, a ja strzelę. W odpowiednim momencie. Może ona nie może przestać. Dobra, no. Dobra, ciągnij. No nie mogę przestać. No dobra, dobra. O, teraz. Ajdzę, dobra, ale ja tak zrobię. Możesz przestawać, czy nie? Ja nie wiem właśnie jak ja... Teraz nic nie klikam i ona przestaje. Nie wiem. Może tak jak w TR-ze trzymałeś cały czas wskaźnik. Jest okej? Mów. Nie, jeszcze. Już? Stop! Sprawdzę. Jest. O Boże, a dajcie spokój z tym gównem. Zeskoczyłaś nawet, mogłaś, patrz. Zeskoczyć mogę, ja przecież ja mogę lokację zmieniać. Ja tylko nie mogę otwierać drzwi niczego kluczowego. Dobra, podnieś to. Mamy. Ej, ale tu coś mi nie podoba się, jest jakaś też zagadka. Widzisz ten prąd? No właśnie. O co tu chodzi? Aha, bo to też się przesuwa. Do tego no, prądu ale... mogę to przesunąć. Okej, okay, popieściło mnie. Chyba to nie o to chodzi. Nie? Aha, że tego. Że każdego. To powinny się drzwi odblokować w takim razie teraz. Aha, że to że no, jakby dobra, te, kumam. Żeby ten prąd przechodził przez te... No kumam. No i żeby zwarcie było na drzwiach moim chyba zdaniem. Chyba tak, ale no, krzywo zobacz. Jest jeszcze. Bardziej chyba w tą, tak? Mhm, tak. Stój! Kuźwa, zapinda. Ale coś tu patrz, chodzi? I następne tutaj spadają wrogowie, więc nie wiem o co chodzi. A, bo tu brakuje, trzeba go zabić na tym tu. No zobacz. Mhm. Wiesz co chodzi? No niech tu idzie. Trzeba, żeby on tu padł na tym. No, pięknie. I co, otworzy no się? No drzwi powinno być zwarcie. Pięknie. Ale żeśmy to wykminili. No, rekompensata za to, co było przed chwilą. Znaczy tam było to logiczne, tylko nie wiedzieliśmy, że to się przesuwa, nie? Bo wpadliśmy na to, że to trzeba zrzucić na tą dźwignię, tylko nie było to pod tą dźwignią idealnie, nie? Mhm. Nie wpadliśmy na to, że to trzeba przesunąć. Czy no, wiesz, ja bym nie wpadła, bo jakbym nawet tamtędy przechodziła, ej, to ale... nie miałam wskaźnika, więc... Wiem, ale słuchaj, tu jest kucanie. Musisz ciągnąć. Ale tu jakieś kucanie było pod spodem, ty poszłaś na górę po drabince. A ja wlazłem gdzieś... Ale to chodzisz po ten klucz, bo tutaj... No czekaj, już idę. Czekaj, bo tu są tylko skrzynki. Trzy skrzynki, nic więcej w tej sali. 37 możesz... minut, jakby było jakieś zapisywanie czy coś, to trzeba kończyć. Tylko pewnie trzeba jak może jak włożymy ten medalion, wiesz? No, ale możemy też odjąć, wiesz, te nasze lamienie przy tej zagadce jednej. Mhm. Można to przyciąć, nie? Idziesz tu. No idę. Tu? No. I zabiera klucz. O Boż. Nadal mamy zadanie rozwiąż zagadki, ciekawe. A, bo tu trzeba przeskoczyć. Aha! No to dobrze, że ja tu jestem. A, ja spadłam tutaj
O co tu chodzi? Czekaj, bo nie rozumiem. Ale ja stąd nie mam wyjścia. Masz kucane takie chyba, czy nie? Takie na kucka. Jest, no. No to jest to, co ja tam byłem. Może to były same do kuszy, rozumiesz to? Ja pierdykam. Nie rozumiem, bo co, jak ja tam wskoczę, to też to się zapadnie. Męczy mnie to. Zastanawiam się, jak to... Poczekaj. Na pewno to jest jakaś wskazówka. No to znowu Nie, no to ty trać te naboje, bo przecież ja już nie mam nic. Ja już nie mam nic, Mariusz. Mam 7 naboi. A ty pewnie do tej kuszy to masz ze 100 parę. No nie mogę ich zabić, nie wiem o co... Ale tam może jest... tego tam na ścianie, nie wiem. No właśnie strzelałem już w niego. On ma 3 strzały tak jakby wbite, nie? No ale nic mu nie robię, chyba w tych trzeba. Przebić ich do ściany? Nie rozumiem. Tam są takie deski w sumie, no nie wiem. Do tych desek może właśnie. Do tych desek, no właśnie, ja już tak się zastanawiam. No ale... No bo oni wyglądają trochę na nieśmiertelnych. No, też mi się tak wydaje. Ja sobie popatrzę. No ale przeładuj to szybciej. No nie. Patrz, ale tamci są przyciśnięci do tego trupa. Poczekaj. A co? Poczekaj, weź poczekaj, żeby... Poczekaj. Niech on idzie w twoją stronę, żebyś go tam skierował, nie? Nie no tak dobra, pod ukosem, ja nie tylko... zauważyłem, że... wiem. Tylko no. Tak bardziej... O, czy ja przez kratkę strzelę? Co on robi? Pada ci do stóp. Przesuń! O. Nie mogę przez kratkę. Chyba, że teraz. O. Jest. Nadział się? No, nadział się. I co, można wskoczyć teraz? Spróbuj. Jest. No. Patrz, nie rozpadło się. Ale my jesteśmy inteligentni, Deseo. No. Pierścień rodziny Simonsów. Tu no i chodź. To gdzie to chce wsadzić, nie? Gdzie to było? Tu chyba gdzieś na... Nie, gdzie to było? Ale my nie mamy jeszcze chyba wszystkich. Nie? A pierścień to jest. To jest ja myślałam, że to jest jakaś część. No dobra, ale chodź się wrócimy. No część też mamy jedną, ale no chyba jeszcze... Chyba jeszcze będzie potrzebna jedna. Nie rozumiem. Ej, ale ja nie mogę tędy. Ale tam chyba wskaźnik pokazywał nam, gdzie mamy iść. No to prowadź. No ja nie wiem. W ogóle nie mogę tutaj... A, tu mogę. Ja tu się nie ogarniam w ogóle. Tu do tego, do tych drzwi takich. A, do tego jest pierścień. Dobra. Daję. I wciągara. I drabinka tam jest. Może wyjdziemy z tego grobowca już. Wyszliśmy, ale to jest inny chyba. Czekaj, no, bo tu mam wyciągarę. Czy tu coś jest? Jakaś skrzynka, cokolwiek? Nie? Jezu, ta kamera jest z dupy. Dobra. Denerwuje mnie ta kamera. A ja jestem na dole. Czekaj, zaraz będziesz na górze może. Nie, teraz w ogóle gdzieś Punkt jestem znowu w katakumbach. Rolne. Dobra, to tu możemy sobie zakończyć. Zakończyć, dobra. Mhm. No, to dziękujemy wam serdecznie za to, że byliście z nami. No i zapraszamy do kolejnych odcinków. Miejmy nadzieję, że już niebawem będzie koniec. Pa, pa! Pa, pa.